No dobra, chodzę sobie jeszcze po starych śmieciach. Tak sobie patrzyłem na mapę. Ta wyspa musi się tu dać jakoś przejść. Ktoś tam, pamiętam, była wiadomość, że trzeba jakiejś jaskini szukać. No i tak, przecież tu jest jaskinia ta z goblinami, pół ludźmi. I kurde, tak przeoczyłem coś. Tutaj jest wyjście na początek, ale można jeszcze iść dalej. Więc zobaczmy, czy to będzie droga na drugą stronę. O. Na to wygląda. Co, motylki? Cichaj. Okej. Okay. Nie ma rozgałęzień na razie. Bardziej to się ciągnie niż przypuszczałem, ale tak, już jesteśmy pod tą wyspą, więc to musi być to. Światełko. Joy. No, to prawda. Co tu tyle plam krwi? Podejrzane. Od czego umieraliście? Nie wiem. Dziwne. No więc znów nie grałem ogólnie kilka dni. Co troszkę z jednej strony jest, powiedzmy, zdrowe dla życia, ale z drugiej trochę zapominam, co tu się działo. Chociaż w tym tygodniu będę miał więcej czasu. Więc może coś tu się zadzieje. Kurde, spora ta wyspa. Może coś ponagrywam. No i może w końcu dokończę rzeczy typu Talos Principle, albo nie wiem, czy z Hollow Knighta coś tam jeszcze spróbuję. Mam trochę materiału nagranego do jakiegoś tam ostatniego odcinka. Ale, no nie wiem, zobaczymy. Tak czy inaczej. Stąd wyszedłem. Kraby, może to kraby tutaj ludzi jakoś załatwiały? Są jakieś duże kraby? Może się po prostu topili, to też jest opcja. No i cóż, zabijam teraz wszystko, co się rusza, bo jednak trzeba materiały do kraftowania skądś brać. No, na koniu to może nie jest najlepszy pomysł. Dobra. Ale zobaczmy, co jest na tej wyspie. Jakiegoś takiego... No, cokolwiek. Coś pewnie jest. Jakiś miniboss. Czy jakieś miejsce jest ognisko. Poproszę kości. Nie no, zwierzakami to się będę zajmował poza nagraniem, bo to nie ma sensu wielkiego. Są jakieś ruinki, dobra. Co to za miejsce? Aha. Ciekawe, kościół zjednoczenia ze smokiem. Czy też smokami. Precious item ahead. Uuu, faktycznie, czy to jest jakiś... W nocy coś tu się dzieje, dobra. Czy to jest skamieniały smok, czy to jest posąg smoka? Wszystko jakieś potłuczone i bez głów. No, poza tym wielkim. Tak, wciąż... Bez głowy. O, jakiś ołtarz, z którym mogę wejść w interakcję. No dobra, zobaczmy. Na pewno nic złego się nie stanie. Absolutnie nic się nie stało w sumie. Przynajmniej nic wyczuwalnego. No dobra, przyjdziemy tu w nocy, tak jak te wiadomości mówią.
ale jeszcze się rozejrzę, czy czegoś innego nie ma. No, może zamiast odpoczywać przy ognisku, to po prostu jeszcze pochodzę po tej wyspie i zobaczę, czy coś poza tym znajdziemy. Chociaż na razie to wydaje się głównym celem istnienia. Ta wiadomość jest specjalna. Złaź z konia. Daleko na wschodzie znajdziesz katedrę smoka, czy też smoków. Czy to jest wschód? Tak, to jest wschód. Wiadomość wskazuje na wschód. Powiedzmy. Nie tak chciałem. No dobra, jesteśmy... Dobra, wschód jest tam gdzieś. Wciąż sporo nieodkrytych rzeczy. Kurde, wypadałoby sobie jakieś notatki porobić o tych wszystkich miejscach, tak jak na przykład montowałem ostatnio filmy. Znowu ten. Exalted Flash. Montowałem filmy i właśnie tam, gdzie łaziłem koło mauzoleum, była jakaś wieża, gdzie było wspomniane o trzech jakichś zwierzętach? Trzech bestiach, czy coś takiego? Zupełnie o tym zapomniałem, że coś takiego istniało. Także tak. Time for death. Może niekoniecznie. Obejdę jakoś może tutaj wybrzeżem tę wysepkę. Głowa ważki, ale... Na zwłokach? Ciekawe. Klify dosyć wysokie, więc nie sądzę, żeby coś tam było. Ale nigdy nie wiadomo. To jest nasze ognisko. No chyba faktycznie nic tu poza tymi ruinami nie ma. Przynajmniej na szybki rzut oka. Tu już jest wybrzeże. Okej. W takim razie może faktycznie spróbujemy w nocy tam iść. Jeszcze obchód tutaj. Też nie wydaje się, żeby coś tutaj było. No chyba nic. Czyli cała wyspa jest poświęcona temu kościołowi smoka. Zjednoczenie smoka. Czy to jest coś jak, no... Dragon Covenant z Dark Soulsów. Gonzo, nie będziesz tu siadał, przykro mi. No już jest późno, ale to nic. Poczekajmy do nocy. I zobaczymy. Ups. Right behind. Tutaj jakaś wiadomość. Kurde, trzeba mi się mylą przyciski. Ta, która sugerowała noc, jest najbardziej użyteczna. Czy to coś zmienia? Coś zmienia! Rytuał smoczego zjednoczenia. Okej. No, to chyba jest coś jak ta transformacja w smoka. Z tego co widzę, mamy zionięcie, pazur i smocze serce. Ale żeby dostać te rzeczy, potrzebujemy oddać serce smoka, dobrze widzę? Tak, przemienia w smoka ziejącego ogniem. Interesujące. Inkantacja tych, którzy polowali na smoki i żywili się ich sercami.
Czyli to właśnie jest jakiś atak smoczy. A to? Smocza paszcza, okej. Czyli okej. Rozumiem, że co najmniej trzy smoki znajdziemy. No, dwa już widziałem. Chwila, moment. Tu coś jest. Czy ja tutaj byłem? Może i nie byłem. Lepiej może nie podchodzić do tych meduzek, ale po prostu je ominąć. Dobra, co ktoś tutaj mówił o Seek Up. A, no tak, to tam było. Był item, ale czy tu coś jest? Dziwne dźwięki to wydaje. Czy jest coś poza tymi ruinami na górze? Tu coś słyszę. Jakieś brzęczenie, takie bzyczenie. Bo na górze już byłem. I poza tym chyba nic tu nie ma. Ale czy tam jest coś na dole? Słyszę bzyczenie. Co to jest? Czy to jest jeden z tych? Tak, to jest jeden z tych. Okej. O! Kolejny jakiś ten upgrade item. Somber to jest do czego? Jakichś specjalnych broni, pewnie, nie wiem, bossowych albo coś w ten deseń. A co jeszcze mi przypomina, że chyba jeszcze raz pójdę do tej takiej jaskini tam przy jeziorze smoczym. Tam chyba wszystkich ścieżek też nie zbadałem. Tam były jakieś windy, gdzie można było zeskoczyć. A, tu jeszcze coś jest. Taki samotny. O. Nadzieja. Dobra, daruję ci żółwiu. Tym razem. No jednak wszystkiego nie zwiedziłem. Ale teraz to już myślę, że... Co? Teraz myślę, że to już wszystko. Także pójdę może szukać gdzieś tutaj dalej. Czy czegoś nie pominąłem. A jeśli tak, to się zobaczymy. Tak, wiem, miałem iść w końcu do zamku Godricka, ale co zupełnie nie jest pewnie dla nikogo zaskoczeniem, znalazłem coś nowego, mianowicie gdzie ja jestem. Jestem tutaj w północnej części, tutaj przy jakimś tym kanionie. No i nie było mnie tutaj. Jakoś tej północnej, tam sobie zaznaczyłem markerem jakiś, nie wiem co to jest, obozowisko chyba tych najemników. No nie było mnie tutaj. Znalazłem kolejną statuę, która najwyraźniej wskazuje jakieś katakumby. Tu chyba jeszcze był jakiś item, ale to nic ważnego, jakieś tam runy. Ale właśnie, katakumby nam pokazują, które są gdzieś na dole chyba, w sensie ta statua. Więc dobra, najpierw te katakumby zrobimy, chyba że to już jakieś gdzie byłem, ale wątpię. A potem pójdziemy do tego cholernego zamku, bo już nie, no już też, ile można. Okej, chyba wiem, gdzie jestem. Byłem tutaj. Chwila, moment. Może i nie byłem. Co tam jest? Nie. Aż tyle szkieletów to sobie nie przypominam. No nie, zapominam.
mnie wkurza. Kuźwa. Cholerne włócznie. No dobra, przecież mam tarczę. Zabić tego. Teraz szybko. Zabić. Tego zabić, powiedziałem. Coś nie wyszło. Mhm. Jeszcze cholerne slajmy. Szkielety chyba wszystkie padły. No nie, jeszcze żyjesz. Chamstwo. Dobra, to po prostu aż... Mhm. Nie chce mi się nawet uników robić, po prostu zabić ich jak najszybciej. Glass shardy wyrzucają. Nie było mnie tu, bo widzę, że tam ktoś siedzi na dole. Chociaż to wygląda... Czy ja tutaj jakiś item stąd wziąłem? Nie, więcej szkieletów. Dości. No, Human Bone Shard to nie jest coś nowego, no może i nie. Wait a second, czy ja byłem tam? Dobra, zaraz się tu rozejrzę. Dobra, nie chcę mi się tracić czasu na uniki, po prostu cię zabiję. Try fire. Czy to jest ten taki kanion, gdzie ja tutaj walczyłem? Nie. Chyba jest coś innego. Tu są pewnie te katakumby. Być może. Zaraz sprawdzę. Jeżeli tu jest ognisko, to go odpalimy. Tu powinno być ognisko, dobra, więc tak, odpalimy Merkwater, jakaś mętna woda. Nie będę odpoczywał, żeby nie respawnować tamtych patafianów. Ale cofnę się. Jezus, serio? Slimeów miliony. Nie ma sensu w ogóle się z nimi tu zadawać. Czy tu był jakiś item? Aha. Kości bestii. Tu pewnie jakieś resztki szkieletów. Dobra, co tam się dzieje? Czy to ktoś sobie siedzi tam? Stoi raczej. O, miło. Zaleczenie. Wróg czy przyjaciel? Przyjaciel chyba. Czy to nie jest ten NPC, który jak mnie tam zaatakował jakiś invader, to on jakby się zamonował na pomoc? Też miał jakiś taki dziwny kapelusz, coś mi się kojarzy. No. Hunter of Bloody Fingers, tarnished, held in thrall by Cessblood. Zealots, who stalk their own, you stay the path. You're certain to face more of them, just remember. No kinship with their ilk remains. Their madness precludes it. Don't let your emotions stay your blade. Jura, czyli no tak, walczy z tymi, co atakują innych. One last word of warning. Stay clear of Agile Lake. No tak, to już widziałem. And it's as fearsome as it is majestic. So, unless you're mad, or wish to be burned alive,
Stay clear of the lake. Jakiś sąsiad. Perhaps we will meet again. If fate permits. Be on your way. Perhaps. Jakiś sąsiad od czasu do czasu wierci, więc mam nadzieję, że nie będzie to zbyt chwila. To jest jezioro. Tak, to jest dokładnie ten tunel. Znaczy ten kanion, ta rzeczka. Tylko z... Chyba tutaj walczyłem z tym właśnie inwaderem. Tam dalej były szkielety na moście. Tak, okej. Okay. Czy ja tam nigdy w głąb nie poszedłem? No w sumie to tak... Ciemno jest, nie widać może jakby, że coś tam jest dalej. Okej. Okay. Ale no nie no, skoro tutaj ognisko było niezapalone, więc nie było mnie tu. Dobra, zróbmy te katakumby, a potem zamek. Spróbujemy. Dobrze, co tym razem? Ciekawe, czy boss będzie... Jaki będzie layout? O, widzę w ogóle... posąg tego... To bardzo ciekawe, że ma trzy głowy. Jak jakiś Cerber. Czy to przypadek? Widzę cię. Nice. O, Smithing Stone? Tak po prostu? Ciekawe, ciekawe. Aha. Ciebie też widzę. Aha. O, jaki ham. Co będzie rzucał? O, Summoning Pool. W ogóle tego nawet nie widziałem. Chciałem potencjalnie zlutować coś. Czy on zamierza rzucać z góry? On w ogóle tak może? Cheating. Troszkę. Właśnie, te rzeczy są do ulepszania chyba tych samonów moich. Ale wciąż nie znalazłem kogoś, kto by mógł te upgrade'y wykonywać, więc... Może na przykład w tym zamku go znajdę, tego kogoś. No, gra nam mówiła, że tam powinniśmy iść w miarę szybko, więc myślę, że jestem już gotów. No trochę inny layout, ale tylko trochę. Oczywiście tam z przodu widzę jakieś patafiany, tu będzie dużo plam krwi. To są jakieś pułapki czy coś? Co jeszcze z góry? Tam stoimy ze strzałami. Hehe. O, długi łuk jest niezły. A. What the fuck? Czemu? Co jest kuźwa? Lokon w ogóle nie działał. Nie wiem, coś się spierdzieliło. O, to było dziwne. No nic. Dużo nie straciłem, znaczy czasu. Dusz to nawet nie wiem, ile tam miałem. Dobra, skoroś taki cwany. O! Tym razem zejdzie? Ciekawe. Ha. Proszę bardzo. Ktoś możemy się bawić. Gdzie jest ten drugi? A, tu. No, to niezłe, niezłe, taka zasadzka. Tak, tam jeszcze jest. A to tego nie widziałem, okej. Okay. Dobra wiadomość, dzięki. Trzeba zrejtować. Łusku, co to za darcie? Aha, no.
ciekawa wiadomość. Uważaj na tyły. To warto by to przed zasadzką postawić, a nie już po albo w trakcie. Ile tego miałem? 7000. Teraz od ciebie zaczniemy. No, zasięg jest niezły. Co tu się zadziewa? Nie wiem, jakoś... Coś lokon tutaj wariuje. W dziwny sposób troszkę. Czy tu ktoś jeszcze jest na suficie? Znaczy pewnie jest tutaj przede mną, ale okej. Aha, w ten sposób. Dobra. Kurde, może tak powiecie, że beware of fucking trap. Czemu nikt nie ostrzega o pułapce? Są jak tam moje wiadomości, może tak sprawdzimy. O, naprawdę tego nikt nie zrejtował. Beware of bug, w sensie bug taki, bug w grze, to ten bug w katakumbach, gdzie można było spaść na dół. To jakieś rzeczy rejtowane, to je zabezpieczyłem, żeby się nie usuwały, bo pewnie można mieć tylko 10 wiadomości. Ile ja mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dobra, tutaj zdecydowanie warto napisać, żeby uważać na pułapkę. Jak się używało? Tak się używało. Beware of. Zobaczmy, jakie tu można rzeczy napisać. Ladder. Trap, no jest trap. Ale nie o tym chodzi, jakaś no, że jest płytka naciskowa. Nie wiem, czy są aż takie. Specyficzne rzeczy do napisania. Chyba nie. No trap. Albo floor, jakby było gdzieś. Places, chyba niekoniecznie. Surface, O, beware of down. Trap ahead. Coś w ten deseń. Dobra. Skoro już wiem, że jest pułapka. Ciekawe, czy one mogą triggerować tą pułapkę. No, fajnie. Skąd to strzela w ogóle? Bo nawet nie zauważyłem. Nie wiem, skąd to strzela. Nie stąd. Nie wiem, kurde. Czy w ścianie były jakieś... Czy tu coś jest, co strzela? No nie widzę. Nawet nie pamiętam, czy to z przodu, czy z tyłu strzelało. Dobrze, mówicie, że na górze ktoś jest? Jest! Dobra. Widzę cię. Plam krwi od groma. Nie wiem, w sumie nie widzę tu też niczego, co by mogło strzelać. Podejrzane. Możesz być z siebie dumny. Pytanie.
Oczywiście, że zamknięte. No dobra. Czyli ogólny plan katakumb bardzo podobny. Zobaczymy, co będzie dalej. Przez co trzeba się przebić. Czy to kolejna pułapka? Tak. Tak by wyglądało. No, coś umarło? Ciekawe. I dostałem flaszkę. No nie fajnie. Pozwólcie, że tutaj się schowam. Albo wezmę łuk. Spróbuję zastrzelić kogoś. Au. Dobra, tego to już będę mógł zabić normalnie. Oczywiście, że jakiś drugi się przypałęta. Jakie chamstwo. Ciekawe, że Smithing Stony wyrzucają. Lord Resin. Przede wszystkim to może odpalę latarenkę. Bo tak ciemnawo trochę. No dobra, może to te statuły strzelają jakoś? Nie wiem. Też one trochę inaczej wyglądają WTF. Ha, jakieś homunculusy, kurna. No i po prostu tu jest lever, no dobra. Po lewej faktycznie coś się otworzyło, słyszę. Szkoda, że w sumie te posągi jakoś nie ożywają. Nawet bym się tego mógł spodziewać. Jak tam stoimy z flaszkami, uzupełniły mi się, więc okej. No to teraz pytanie, co tutaj za boss będzie? Czy znowu wariacja na temat pieska, piesokota, czy coś innego? Zad wymagany, no zobaczymy. O, jednak coś innego. Grave Warden Duelist. Tak. On jest za szybki na takie rzeczy trochę. Okej, poleczmy się. Nie. O. Dobra, mogę go blokować, ale... Mogę go... interruptować. O, właśnie. Czasami mogę go interruptować. Oho. Jakiegoś buffa dostał. Spróbujmy dwuręcznie. Też to może się okazać. Niebezpieczne. O! Takie rzeczy. Nie. Nieważne. Nie to chciałem. Chciałem jednak tarczę sobie. Ała. Nic nie widzę. Nie wiem, czemu próbowałem to zablokować. No, udało się nawet, ale... Nie. Tego lepiej nie blokować. No, nie jest źle jak na razie. Znowu buffnął się. Nie, no dwuręcznie. Dwuręcznie chciałem. Dobra. Aj.
się buffować. Dobra, nie umrzyjmy na koniec. Okej. Okay. Miary proste. Battle Hammer. Młoteczek. 1700 run. Huh? Offer suffering. Zobaczmy, co to za młoteczek. Używać go raczej nie będę. W sumie to mógłbym popróbować jakieś te różne bronie. Chwila. Co? Kieł... jakiegoś tego... Ogara? Czy to nie było? Z tego bossa z Evergaola, czy coś takiego? Tasak to chyba z jakiegoś Invadera. Pickaxe jest Battle Hammer. Używany przez jakichś gladiatorów wygnanych z Koloseum. Skill. A, to właśnie ten ryk, który zwiększa. No, buffuje ogólnie. 26 siły, no. Może jakoś tam, nie wiem, zrobię osobny odcinek, gdzie się bawię różnymi brońmi, albo testuję. Aha, czyli tym razem dostaliśmy broń, a nie ten jakiś popiół do samonowania. No dobrze, dobrze. Tri-fire, no nie sądzę. Ale jak na razie we wszystkich katakumbach mamy... mamy co? No te korzenie, które jakby, nie wiem, strawiają trupy, czy wchłaniają. Dobra. To było to. Ciekawe, teleport? Myślę, że respawnuje wszystkich, ale nie odnowił mi flaszek, co jest trochę smutne. Więc równie dobrze mogę odpocząć. A i właśnie, właśnie. W niektórych ogniskach widziałem, że była opcja rozmawiania z Meliną, a nie we wszystkich. Więc może też jakoś powinienem hop-siup zrobić. Właśnie, zapominam, że mam tą flaszkę. Wspaniałej, nie wiem czego, fizyki, no to nie jest fizyka, to jest no, fizik w sensie krzepy, czy czegoś takiego. Jak tam te rzeczy, mogę już coś zrobić, co by mi, dało więcej obrażeń? Niekoniecznie. Level up, maybe. No, można by zlevelować. O, tylko jeden. No to Endurance'a sobie pyknę. Stamina się przydaje i możliwość noszenia ciężkich rzeczy. A potem, myślę, że do 20 staminę, potem do 20 siły i dexa spróbujemy. Jakoś tak. Dobra. Idziemy do zamku. chociaż... Tak, wiem. Nie, tu chyba nie było przejścia, bo tak patrzyłem na mapę, że to się... Ten kanion... Nie, tu były te... Okej. To się do jeziora... Nie, nie w tą stronę idę. Chciałem w przeciwną stronę. Czy jak ich dotknę, to coś się stanie? Nie. Nie robią się agresywne? Ciekawe. Czy to w ogóle jest przejście do morza? Tak to wyglądało trochę, ale... Ale nie. Nie ma przejścia za bardzo. O Jezus, jestem w walce. Świetnie.
Irytujące, że nie można mapy utworzyć. No pewnie dlatego, żeby się nie dało teleportować. No, czyli tutaj nie ma przejścia dalej. Okej. Więc od jakiej strony by tam było najlepiej wejść do tego zamku? Czy zamek jest tu? Główny? No nie wiem w sumie. Pewnie nie ma go na mapie jeszcze. Nieodkryty. Pójdźmy może na razie tu. Jakoś. Do Brnala, tak się nazywał. Raczej nie wiem, czy chcę cokolwiek od ciebie kupić. Póki co. Niech no się przyjrze. To są jakieś dziury w murze, może po prostu... Boże, jakiś pies wyje. Sąsiedzi mają psa, którego lubią kurna w łazience zamykać, co jest... super fajne. No jakoś przez te dziury w murze może przejdziemy. W dobrą stronę idę, no tak. Jakiś północny zachód mniej więcej. Były tam różne obozowiska. O, tutaj nie byłem, bo jakiś zewłok z itemem widzę. O, przeżył to? No, to ja nie przeżyję. Fajnie. Hamidło. No, zaraz, czy to nie było koniarza? Myślałem, że to był koniarz. Ale nie. Haha. Odwrócisz się, czy nie? W ostatniej chwili? Oczywiście, że tak, kuźwa. Nie wolno robić kontrataków w takiej, przy takiej sekwencji. To się źle kończy. Ogniste strzały. No dobra. Słyszę te trolo olbrzymy gdzieś. Czyli tutaj mnie nie było najwyraźniej. No może i nie. Czyli to jest ten mur? Nie, to jeszcze nie jest mur chyba. Może jest. Nie, mur to jest... To jest ten mur, tam na górze. Nie jest mur w zasadzie, tylko most. O, cześć. W sumie z nimi może by się dało na koniu nawet w miarę walczyć. Ale jeśli nie trzeba, to za bardzo nie widzę sensu. O! Owca jedzie. Zabawne. Okej. Tam coś jest. Ognisko chyba. To jest to ognisko. Okej. Tam chyba była ta jakaś kobitka. Irina, czy coś w ten deseń. Czy w sumie nie wiem, czy ta miała, czy ona się przedstawiła. A co mówiła o pająku poskładanym z trupów, czy coś takiego. No dobra, tam gdzieś nas prowadzi. Pytanie, czy... Myślę, że trzeba wejść na ten most jakoś, żeby się dostać do zamku. No tak, bo ten zamek gdzieś właśnie jest na moście. Okej. Karawana. Ło. Efekty pogodowe jednak przycinkę powodują. Nie to, że mam... dosyć mocny sprzęt. Chyba byłem. Wiem, że tam chyba z balist do mnie strzelali, czy coś takiego.
Już jest muzyka waleczna. Czy da się jakoś wejść tutaj? Uważaj na... A, tak, to były nietoperze chyba. Tu się coś dzieje. Czy tutaj nie było tego dyniogłowego gdzieś? Być może. Nie. Tu była ta jakaś dziwna istota. Przepowiadaczka, nie wiem. Necessary item ahead. Może to jest droga do zamku w sumie. Prawdę mówiąc. Old deer ahead. To ja taką wiadomość zostawiłem gdzieś odnośnie Patchesa. No tu jest za... Nie. Tu mówiła ona chyba, że to prowadzi gdzieś do Seli czy czegoś, ale może też prowadzi do zamku. Nie wiem. Da się tu przejść? Da się. Jest to droga trochę jednokierunkowa, tak na oko, ale zobaczymy. Jumping. Nie wiem, czy to jest droga do zamku, czy... Nie, chyba nie. Wydaje mi się, że to jest coś innego, ale nie wiem. Sprawdzę. Czy w ogóle coś tu się da zrobić? Ha, słyszę jakieś wycie. O, kolejny ten. Zszedłem stamtąd, więc może tędy się da wejść do zamku, albo... O, serio? Albo do zamku, albo nie wiem. Z powrotem tam, gdzie byłem. Niekoniecznie. Wygląda to na śmierć. Dobra, dobra. Tu coś jest i tam dalej coś jest. Dobra, zabijmy tego żuczka. Czy to pułapka jakaś, jak zwykle? Chyba chciał zniknąć. Stormwall. Jakieś sztormowe skille tutaj. Praise the Hall. I to tyle? Może tylko skill tutaj był do zdobycia, więc to nie jest jakaś droga do przodu. Okej. To nawet lepiej. W takim razie wejdźmy tu. I do tego kanionu takiego. No. Jump. Właść. Ciemnawo tu. Ciekawe, czy latarnia coś da. Nie wiem, czy to polepsza sprawę. Aha, co to jest? Zwierzę, czy wróg? Zawróć. Niby czemu? Źle się to dla mnie skończy. Widzę jakieś plamy krwi, ale to pewnie ktoś zeskoczył, tak? Dokładnie. No nie sądzę, żeby to był dobry czas na skakanie. Trzeba niestety zwierzaki mordować, bo z kości się robi strzały. Dobra, dokąd się to prowadzi? W sumie, no, w stronę zamku. W ten czy inny sposób. Ło. To nie wygląda dobrze.
Widzę nowe ulubione słowo. Zad. Coś tam widzę. Co to? Czy to jest wiadomość taka świecąca, czy coś innego? Właśnie, message. To jest jakaś chyba specjalna wiadomość? Nie. Może, że ma dużo ratingów. Autostamina? Dlaczego? Tak, dużo plam krwi, to trochę niepokojące. Ciekawe, co tu mogło ludzi zabijać. Wilki? Jakieś wrony? Nietoperze? No nietoperze mogłyby być tutaj upierdliwe. Można spaść w przepaść. Okej. To raczej nie jest dobre miejsce na skakanie. No i co, nic tu nie ma? Czy jednak coś tu będzie? Muzyka się zmienia. A jednak wilki, no dobra. Widzę już. Ciekawe, czy do niego dostrzelę. Pudło. Zapraszam. O, jeszcze przeżył. No. Tylko trzy. Dobra. Poleczę się, bo może dostaniemy flaszkę. Pewnie ognisko będzie niedaleko już. A, to wygląda na faktycznie jakąś tylną furtkę do zamku. Być może. W tych krzakach to niewiele widać. Regret. Jeszcze więcej wilków. Czy to tekst, z którymi walczyłem? Obstawiam, że to tekst, z którymi walczyłem. Muzyka taka niepokojąca już się robi. A, są wilki. Dobra. No, jak to się nie spodziewałeś wilka, to oczywiście, że będą wilki. O, dobra, atakuję. Zapraszam. Co to miało być? Pudło. Kolego. O! Sniping. Zobaczymy, jak snajpowanie działa. W miarę dobrze. Wszystkie przyjdą. Czy nie? Czy on tak będzie tam stał? O, idzie. No to chodź. Dobra, z dwoma to już sobie poradzimy. Chociaż jest ich tam więcej niż dwa. Być może. Chodź tutaj. Flaszkę sobie odnowimy. Dobra. Nie chce mi się czekać. Takie pierdoły. Jeszcze ktoś? Nie, flaszka jest. Uuu. Liurnia jezior? Co to znaczy? To nazwa własna? Ha. Czy też... z jezior. To brzmi jak imię kogoś, a nie nazwa
miejsca. O kurde, tam ktoś był? Ciekawe, ciekawe. Dobra, na co patrzę? Nie wiem na co. Jakaś dalsza część terenu. Może da się tam jakoś koniem zeskoczyć. Joy ahead. Byłoby fajnie. O, ciekawe. Co to są za gwiazdki? Czy to jest jakieś słowo, które zostało ocenzurowane, czy WTF? No przecież to niemożliwe. No, widok jest niezły. Ha. Czyli tutaj patrzę na jakąś część mapy nieodkrytą w ogóle. No ładnie. Co ja tam widzę? Jakieś zawalone struktury. Czy tam są jakieś latające rzeczy? Balony? No dobra, tak czy inaczej. Idziemy przed siebie. Pytanie. No nie wiem, stąd raczej się nie da jakoś zejść w bezpieczny sposób. To by się zgadzało. Tutaj niebo troszkę się zmienia. Dobra. Jest ognisko. Miejsce łaski. Jesteśmy chyba tak, po jakby drugiej stronie muru, więc może tutaj... O, nowe kwiatki. Kryształowy pączek. Ha. Sztuk 2. Zaraz zobaczymy. Just getting started. O, jaskinia. O, to chyba będzie to tajne miejsce, znaczy boczne wejście, które gdzieś widziałem na jakimś trailerze czy tam czymś. No nic. Pyk. To jest klify przy jeziorze. Co ciekawe, tam nas prowadzi. To jest interesujące. No ładne jeziorko. Czy może tam jest ten zamek? A to w ogóle jakaś nie wiadomo co. O, kolejny kościół. Więc może to będzie pierwsza rzecz do zrobienia. Tam w kościołach zazwyczaj jakieś ważne rzeczy można znaleźć. Orzełki. No niezły widok tutaj. Sporo nawet tych mniejszych drzew jest. Potrzebuję waszych piór. Cmentarzyk przykościelny. Za chwilę. Tam na pewno będą szkielety. Także kościółek. No już was słyszę. Że coś wstaje. No nie wiem, czy szarżowanie do środka to dobry pomysł. Chyba tak, bo to cholerny magus. No dobra. O, twardy jakiś. Jeszcze wstaje? Czy na razie nie? O! To mi przypomina z Dark Soulsów jedynki, tam cmentarz. Ten taki początkowy. Co tam można było znaleźć? Nie pamiętam. Jakąś broń chyba. Aha. Czy to też ma usy? Niestety tak. Tego nie umrzyjmy. Jesteś upierdliwym chamem.
Te czaszki eksplodują. Dobra. O! Scroll Akademii. Cóż to znaczy? Pewnie jakieś czary. Czy to będzie key item? Mam już ich sporo nawet. Ja daj czarodziejowi, żeby się nauczyć nowych czarów. Akademia Rea Lucaria. No jakieś tam lepsze Magic Missile, powiedzmy, zawiera, co? Precious item. Dobra, kościółek, zanim znów się zdistraktuje. Gdzie on był, kurde? Jest ten kościół, czy jestem ślepy? Tu. No, tak myślałem, że precious item. Kościół Iris. Kimkolwiek on lub ona był lub była. O, nawet ktoś tu jest. Łezka. Teacher. Czy to kapłan, czy to mag? You're tarnished, aren't you? Then perhaps you could spare some runes. Believe it or not, I studied Plinstone sorceries at the Academy of Rea Lucaria. For a small donation, I'd be happy to share my knowledge. 10 run, well, spoko. Bless you, bless you. You're stać a true mnie. Saint. My name is Topes. Presuming you're interested, I can teach you sorceries, as promised. Only none of them are particularly great. Okej. Okay. Tops. Co tam masz? Pebble. Chyba jakieś te bazowe, wydaje mi się, czary. Przynajmniej... No nie wiem, no to wygląda jakby jakiś pierwszy Magic Missile 10 inta. Glinstone Arc to jakaś obszarówka. Starlight, okej. Okay. Światełko. Zobaczmy jakieś opisy. No tak, Akademia Rea Lucaria. Można strzelać w ruch, no, nie zatrzymując się. Tak, pierwszy krok na nauce prawdziwej magii. To jest dawane czarodziejom, którzy odchodzą z Akademii, aby wyruszyć w jakieś tam przygody, podróże. Dobrze. Tutaj jest ciekawa fraza. Imprisonment in Gaol. Jakieś uwięzienie w Gaolu. Evergaol. Czy to jest jakieś wieczne więzienie? Tak bym to mógł przetłumaczyć, powiedzmy. No dobra. Spoko, pogadajmy. Apologies, friend. I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. Oh, right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Rea Lucaria, where we study Glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now. After they declared they wouldn't interfere with the shattering, the Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a Glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. Hmm.
Czyli... czy to gwiazdy? Dobra, on jest jakimś tam początkującym czarodziejem. A Akademia się zamknęła, kiedy te całe wydarzenia z Intra się działy. Powiedzieli, że mają to wszystko gdzieś. Trzeba jakiegoś klucza. Why not find yourself a Glintstone key? Without one, you can't pass through the Academy. And you'll never reach the Erdtree Capital. And if you find an extra Glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would you consider donating it to me? I know it. I'm a Bluntstone. Nary a hint of talent for sorcery. But still, my place is at the Academy. Dobra, jeśli znajdę... Nie wiem, czy jest wiele kluczy, czy mogę mu oddać swój. Być może. Okay. To jest ciekawe, że przez Akademię najwyraźniej jest droga do stolicy jakiejś. You've taken an apprenticeship with Selen. Well, that is something. Selen was well known. The most promising sorceress in the history of the Academy. I followed her at school. But there may as well have been an ocean between us. But Selen was expelled from the Academy, accused of unthinkable treatment of certain sorcerers, under the name of the Graven Witch. I still don't believe the accusations. The illustrious Selen would never do such things. No dobra, to było ciekawe. To, ale chwila, w takim razie... mówił nam, że stąd widać wieżę Akademii. Tylko... gdzie? To bardziej wygląda... Czy to jest ta wieża? No może tak być. Bridge ahead, co? Keep moving. Niewidzialny most, no 100%. Tam widzę statuę Mariki. Nie, no to nie wygląda raczej jak jakaś wieża magów. Nie sądzę. Ale może się mylę. Seems familiar. No troszkę. Zobaczmy mapę, ale pewnie... Nie, chwila, to jest... To jest południe. No dobra. Ale wszystko to na razie zostawimy i zobaczymy, co jest w tej jaskini. Czy to jest faktycznie droga gdzieś do zamku, czy tu w ogóle jest jakiś zamek? Bo zaczynam wątpić. No bo to nie jest zamek, to jest ta właśnie wysepka na skalę jakaś. Zamek może... Nie wiem, kurde. Dziwne to wszystko. No nic, idźmy do jaskini. O, jaka przycinka. Aha, naprawdę.